rok w ogrodzie botanicznym to 4 pory roku, to każda pora jest inna. Ja to zawsze mówię, że jesteśmy nietypowym muzeum, w którym kolekcje zmieniają się wraz z porami roku i ten nasz ogród o każdej porze roku wygląda inaczej. Pojawiają nam się rośliny, które są typowymi takimi wskaźnikami następującego przedwiośnia. Przepięknie kwitną oczary, mamy kilka gatunków oczarów, takie kwiatostany żółte, bardzo, bardzo charakterystyczne. Mamy również rododendrony, zaczęły u nas kwitnąć, gatunki wschodnioazjatyckie przepięknie zaczynają kwitnąć. Zaczyna się okres kwitnienia brzóz, leszczyna kwitnie, brzozy zaczynają. Faktycznie zaczyna się okres, który dla alergików może sprawiać różnego rodzaju problemy. No ale tak jest co roku i z tym się musimy pogodzić. Jeśli chodzi o gatunki zielne, które rosną w naturalnych stanowiskach w runie w lasu bądź na pastwiskach, łąkach, no to mamy przede wszystkim śnieżyczka przewiśnie, czyli Galanthus nivalis, mamy krokusy wspaniałe, te klasyczne w fioletowym zabarwieniu, jak i kolorowe, te, które można w handlu kupić, żeby nam wzbogacały przydomowe ogródki. Mamy również rannika wiosennego i śnieżycę, która też jest tym gatunkiem wczesnowiosennym, takim wskaźnikiem nadchodzącego przedwiośnia. Serdecznie zapraszamy do Ogrodu Botanicznego.